6 metrów 54 centymetry. Taki wynik odczytano dziś rano na wodowskazie w Opolu Groszowicach. To wodowskaz IMGW i tak naprawdę ten poziom Odry nie zmienia się od wczorajszego wieczoru. Według danych przekazywanych przez Wody Polskie maksymalny poziom Odry w Opolu może wynieść 7 metrów. Tego stanu spodziewamy się w ciągu najbliższych godzin. Cały czas są w gotowości służby miejskie i nie tylko. Wczoraj około 2 godzin trwało akcja strażaków na obwodnicy Czarnowąsów. Tam strażacy walczyli z wodą wdzierającą się w ulicę Gawędy i udało się tę wodę powstrzymać. Regularnie spotyka się miejski sztab kryzysowy. Dzisiaj przed nami także kolejne spotkanie tego sztabu. Jak informują władze miasta, nie ma w planach zamknięć ani szkół, ani przedszkoli, ani instytucji czy jednostek miejskich. Nie ma także w planach zamknięć mostów w centrum Opola. Jedyny most, który jest zamknięty, to jest most w ciągu obwodnicy Północnej. Tam, przypomnijmy, obowiązują objazdy. Ten most jest zamknięty z uwagi na zamknięcie szandorów. Opole walczy z wielką wodą, ale także z tą wodą zmagają się inne miasta, które zostały przez powódź bardzo dotknięte. Dlatego w tej chwili najbardziej potrzebne są butelkowana woda pitna, żywność o długim terminie przydatności do spożycia, środki czystości i higieny osobistej, czy też latarki i baterie. Te przedmioty można przynosić do kilku punktów w mieście. Lista dostępna jest na stronie czasnoopole.pl, a także w miejskich mediach społecznościowych i zachęcamy do tego, żeby śledzić te oficjalne komunikaty, które są przekazywane przez służby miejskie i przez miasto. One także są przekazywane przez nas. Na bieżąco informujemy o tym, co dzieje się w Opolu i w regionie, dlatego zachęcamy do tego, żeby śledzić nasze media społecznościowe oraz stronę internetową czasnoopole.pl. I jeszcze apel ważny do mieszkańców o to, żeby dbać o swoje bezpieczeństwo i o to, żeby mieszkańcy nie zbliżali się tutaj do Międzywala, żeby nie schodzili ani po schodach, ani tutaj po trawie, żeby nie schodzili na bulwar, bo jak widać ten poziom Odry rzeczywiście jest tutaj wysoki. I raz jeszcze przypomnę, 6 metrów 54 centymetry. Taki wynik odczytano dziś o poranku w Opolu Groszowicach na wodowskazie, natomiast według informacji przekazywanych przez Wody Polskie maksymalny poziom Odry w Opolu może wynieść do 7 metrów. No i tego wyniku spodziewamy się w ciągu najbliższych godzin.